I w mojej opinii najgorsza postać aktualnie w Teamfight Tactics jest... Witam was wszystkich serdecznie w nowym odcinku na kanale TFT Feather Knight, a dzisiaj przedstawię 5 najgorszych w mojej opinii postaci w Teamfight Tactics, więc zaczynajmy! Mordekaiser, potrzebuje on 100 many na bardzo słabą umiejętność, która ma niski damage i rzadko trafi AOE. Jedynym plusem Mordekaisera jest wczesny Phantom, którego możemy otrzymać na 6 levelu, gdy trafi nam się Kindred. Jeżeli nie daje on nam Fantoma lub buffa do 4 Knightów, chcemy się go pozbyć jak najszybciej. Na czwartym miejscu znajduje się Nidalee. Wiele osób gra teraz Morello oraz Red Buffa, więc jej leczenie jest eliminowane. Potrzebny jest drugi poziom na Nidalee oraz itemy, a także buff z Warwickiem, żeby była ona w jakimś stopniu użyteczna. Są postacie takie jak Lucian, które same w sobie są mocne i nie potrzebują tak wielkiej ilości czynników, żeby mieć wkład w rozgrywkę. Nidalee również potrzebuje 100 many, żeby się przemienić. Bez buffa Wildów jest to blisko niemożliwego, żeby osiągnąć przemianę. Na trzecim miejscu w tej liście znajduje się Lissandra. Jej niskie HP, niski damage, niski attack speed oraz wysoka ilość many potrzebna na użycie umiejętności przez Lissandrę zagwarantowało jej trzecie miejsce na tej liście. Jest ona potrzebna tylko i wyłącznie po to, żeby uzupełnić elementalistów. Sama w sobie jako postać znajduje się na samym dole postaci z tieru drugiego. Jej umiejętność jest też bardzo losowa, gdy zostanie ona zaatakowana przez Fantoma, to zamiast użyć swojej umiejętności ofensywnie, użyje na siebie defensywnie, nie atakując nikogo. Drugą najgorszą postacią w Teamfight Tactics jest Katarina w mojej opinii. Wielu z was pewnie widziało highlighty, gdzie Katarina robi tak zwany katakopter, skacze odpalając swoją umiejętność i zabijając prawie cały team. Ale postać, która potrzebuje 6 itemów, z czego 4 takich samych, nie może być stawiana wysoko w rankingu postaci z tieru trzeciego. Potrzebuje ona 100 many, aby użyć swojej umiejętności, która też trwa kilka dobrych sekund. Katarina ma też mało HP i rzadko grywalne asasiny też nie pozwalają na zrealizowanie potencjału Katariny. Są postacie w tierze trzecim, które nie potrzebują w ogóle itemów, żeby spełniać swoją funkcję, tak jak Poppy. I w mojej opinii najgorsza postać aktualnie w Teamfight Tactics jest Elise. Postać ta jest po prostu tragiczna. Potrzebująca 100 many z niskim attack speedem Elise nie daje sobie szansy na przemianę. Rzadko grywalne demony tworzą Elise jeszcze gorszą niż była. Nawet z itemami, które jakoś ją wspomogą, nie będzie ona wystarczająco dobra. W mecie, gdzie często grane są knighty, jej bardzo niski damage oraz pajączków, które tworzy, będzie znikomy nawet przy 2 knightach przeciwnej drużynie. Unikajcie kupowania tej postaci, nawet jeżeli wyskoczą 2 w tej samej rolce. A tym bardziej nie dawajcie na nią itemów, żeby próbować ją wspomóc. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o 5 najgorszych czempionów w mojej opinii w Teamfight Tactics. Jeżeli wideo wam się podobało, to zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem i do usłyszenia.